Siemano kolano, widzicie ten budynek za mną? Kiedyś była to piękna bobodziarka, w której tętniło życie. Było tutaj pełno villagerów, którzy rozbudowywali naszą wioskę. A na obecną chwilę co? Darmozjady, które tutaj tylko by chciały siedzieć i nic nie robić. I problem jest z tym, że nie może być więcej villagerów, ponieważ w pobodziarce nikogo nie ma. Więc trzeba tym się zająć, widzowie. Dzisiaj musimy ogarnąć bobodziarkę, żeby wreszcie funkcjonowała. Żeby wreszcie tutaj było pięknie, żeby latały dzieciaczki, żeby tutaj było więcej villagerów na Wojanowicach i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście znam miejsce, w którym ukryły się villagery. Patrz, tutaj mamy jednego bezrobotnego wariata, który chce skoczyć. Nie skacz, życie jest piękne. Zaraz zrobię ci piękną bobodziarkę, w której będziesz mógł żyć i pracować. Więc zostań. Poza tym mamy tutaj również innych villagerów. Spójrzcie tylko na to. Pala, to co jest grane? Czterech villagerów w jednym miejscu, no. I oni wszyscy się tutaj marnują. No ja nie rozumiem tych villagerów. Po co oni wchodzili do dziury, z której nie mogą wyjść? Tutaj mamy takiego jakby udawanego villagera. Ten gość tutaj po prostu dołączył do nas, żeby udawać villagera. Ale nie jesteś villagerem, mordeczko. Nie jesteś i nie będziesz villagerem. Pogódź się z tym. Więc jak widzicie, dużo się dzisiaj będzie działo na Wojanowicach takich rzeczy starodawnych. Takich jak kiedyś się robiło na Wojanowicach, takich starych, czyli takie rozbudowywanie wioski, ogarnianie rzeczy. Bardzo mi się to podoba, więc słuchajcie, jeżeli wam się też podoba, to oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl. Zabieram tłoki, bo oczywiście tłoki są nam potrzebne, żeby transportować naszych villagerów, co nie? Bo jednak transportowane będą w łódkach, a te łódeczki trzeba jakoś podnosić. No i jakoś musimy sobie z tym wszystkim dać radę. O, tropikalna łódka. Ale villagerowie będą mieli środek transportu. To takie normalnie Lamborghini dla nich, co nie? Dobra, co mamy tutaj? Mamy coś jeszcze? O, weźmy więcej tych tropikalnych desek. Zróbmy im więcej tropikalnych łódek. Niech się bawią wariaty. Cyk, mamy to. No i dobra, co my tam jeszcze potrzebujemy? Ziemniaki, no jasne, ziemniaki, żeby je wszystkie rozbudowywać, żeby tam ogarniać i tak dalej, więc cyk, zabieramy sobie ziemniaczki. No i słuchajcie, czy ja już mam wszystko? A, jedno szkło, bo przecież tam było rozwalone szkło. Wszystko zabiorę dzisiaj, wszystko naprawię, bo naprawdę tęsknię za aktywną bobodziarką. A nie to, co na obecną chwilę jest. To, co teraz jest, to jest jakiś dramat. Tak nie powinno to wyglądać. Wojanowice powinny być piękne. A nie są. Nie są, bo nie ma bobodziarki. No i poza tym potrzebne są również oczywiście drzwi do wejścia do tej bobodziarki. Bo bez tego się nie obejdzie. Tylko gdzie są te drzwi? Czy tutaj w ogóle jakieś... O, są drzwi. Akacjowe drzwi. Jo! Ale to jest normalnie bogactwo. Bogactwo będą miały te villagery. Dobra, chodźmy sobie w takim razie szybciutko. A czy on nadal próbuje skoczyć? Czy on naprawdę nie wie, że życie jest piękne i nie musi tego robić? Nie, ja go nie rozumiem. Dobra, słuchajcie, tutaj, o, w tym miejscu będzie jedno akacjowe drewienko. Patrzcie, cyk, rozwalamy, stawiamy i cyk, drzwi. Pięknie, ale pięknie. Jeszcze na górze by się przydały drzwi, ale w sumie może nie teraz, może kiedy indziej. O, to zabudujemy. No i słuchajcie, widzowie, teraz pozostało nam naprawić to szkło, które tutaj jest zepsute. Okropne, ohydne, zielone szkło. W sensie, blok. O co chodzi? Czemu on tutaj tak był bezczelnie postawiony? Nie podoba mi się to. Dobra, no i gitara. Ogarnięte, mamy to i to. Teraz pozostało nam już tylko pójść po samobójcę. Chodź tutaj, gościu, bo naprawdę niedobrze. Nie powinieneś tego robić, mordeczko. Nie powinieneś tego robić. Postawię ci tutaj łódeczkę. O, może najpierw cię jednak przesunę. Mordeczko, przeżyjesz to? Przeżyj! Przeżyj! Opa, idealnie do łódki. To będzie uratowanie normalnie życia naszego mieszkańca. Patrzcie na to, uwaga. No jakim cudem to miało wyjść? Co jest, czemu on się świeci na zielono? No, chodź. Ja nie mogę, ty naprawdę jesteś chory? Czemu nie wskoczyłeś do łódki tak jak ja cię o to prosiłem? Dobra, idziemy zatem, jak widzicie, szybkim tempem. Ej, w sumie moglibyśmy to zrobić w ten sposób, czekajcie. Zabieram tą łódkę, okej. Zabieram, cyk, wchodzę tu. Chodzę tu, o, dobra. I teraz patrzcie na to, wypłyniemy sobie na wodę. Ej, to będzie bardzo szybki transport. I teraz patrz, cyk, cyk, cyk. Podpływamy sobie tu, w to miejsce, oczywiście. Tu, gdzie są bobodziarki i tak dalej. Cyk. Rozwalamy teraz tą łódeczkę, pana to. Cyk. No i pięknie, teraz ty wyjdziesz. Wyjdziesz stąd, wyjdziesz, spokojnie, dasz radę. I uwaga, no dalej nam się. O, pięknie, wyszło. No i pa, mamy, przechwycony. Bam, 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 bam. Mission Impossible. Zniszczymy tego gościa.
Zniszczymy tego, co ja gadam w ogóle dzisiaj, nie? Okej, to łóżko już widzę, że będzie mi przeszkadzać tutaj. O, muszę je niestety bezczelnie zniszczyć. Bezczelnie zostało zniszczone. Dobra. I tutaj wszystko chyba jest gites majonez, co nie? Po co to kowadło tutaj w ogóle jest? Nie rozumiem. Dobra, mamy pierwszego villagera. Villagera postawimy sobie, o, bardziej tutaj. Jeszcze nie rozwalamy tej łódeczki, ponieważ ta łódeczka nam się jeszcze przyda, słuchajcie. Ta łódeczka tutaj jest po to, żeby ten villager sobie tutaj stał. A my sobie w tym momencie pójdziemy po kolejnych villagerów i tam zaprowadzimy. Widzicie? A ten villager będzie mógł mieć otwarte drzwi. No, normalnie wszystko obcykane. I teraz patrzcie, co się wydarzy w momencie, w którym otworzę tutaj to wyjście. One wszystkie się wysypią. No, dobra, czy jesteście na to gotowi? Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę teraz oraz subskrypcję, macie na to 3 sekundy. 3, 2, 1 i... Gitara, dobra, jeżeli zostawiliście suba, to jesteście kozakami. A jeżeli nie, to... To szkoda, czemu nie zostawiłeś suba, mordeczko. Dobra, otwieramy to i BOOM! Wszystkie villagery już są bezpieczne. Wylatują tutaj na powierzchnię. Świetnie. Skak do łódki. Ej, mordo, chodź. Kupię od ciebie rybę. Tylko chodź tutaj, kupię od ciebie rybę. O, ej, już nie musisz. Okej, okay. Mam innego gostka. I świetnie, to jest gościu, który jest bezrobotny. Więc zaraz znajdziemy mu robotę w bobodziarce, widzicie? Wojownice wreszcie tętnią życiem. Patrz, mamy rolnika, który tutaj będzie się zajmował sadzonkami. No i świetnie, tylko nie wchodzi do mojej łódki. To jest moja łódka, odejdź. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Nie, uciekamy z domu, chce nam przechwycić naszą łódź. To jest pirat. Jo, tak jak ja jestem piratem drogowym. A właściwie piratem wodnym, bo jak widzicie, nie idzie mi zbyt dobrze. Dobra, cyk, wychodzimy, okej, mordeczko. Wyskakuj, wyskakuj z mojej łodzi. Wyskakuj z mojego jachtu, to jest mój jacht. Nie masz prawa tutaj na nim żyć, cyk. Chodź, chodź, teraz do mojego jachtu. Przybrzeżnego jachtu. Oczywiście zapraszam was również do sklepu na wojanshop.pl. Są przekozackie rzeczy z teamu Wojana do białego rana, więc naprawdę warto wbijać. Czemu się świeci na zielono? Nie rozumiem. Więc wpadajcie, wojanshop.pl, naprawdę warto. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za tą reklamę szczodrą. Idziemy tutaj teraz zniszczyć im łódeczki. Cyk i cyk. Jest, udało mi się, ale już było normalnie. W pewnym momencie miałem krew. Ten, krew podpływała mi do mózgu, bo aż normalnie wysiliłem wszystkie siły, żeby tylko zamknąć te drzwi. Ja nie mogę, co ja gadam. Dobra, widzowie, udało się bez tych tutaj tłoków, bez dźwigni. Wszystko pięknie, ładnie. I teraz test. Test, czy nasza bobodziarka jest tą bobo... What, Geralt? Co ty tutaj, Geralt, robisz? Ale jesteś zepsuty, Geralt. Chcesz troszeczkę żelaza? Trzymaj szybę. Może ci trochę pomoże, trzymaj. Wiesz, ja zawsze staram się pomagać. Trzymaj, jedz, jedz, spokojnie. Będzie wszystko dobrze, dobra. Żarcie, żarcie, przyszło żarcie. Czekaj, czemu one nie rzucają się po to żarcie? Gdzie one są? Ej, gdzie one zniknęły? Nie widzę. Nie widzę villagerów. Ej, co jest grane? A, są, dobra, już się przestraszyłem. Ej, ale się pokrywały cwaniaki, nie? Dobra, nawet nie chcą ziemniaków, pa. Dobra, teraz patrz na to. Cyk, rzucę tam jednemu na łóżko. O, przyszedł, przylazł. Jedzcie ziemniaki, świeżo, świeżo wykopane z wykopaliska Wojana. Jedz, świetnie. A gdzie drugi? No przeprowadź drugiego, bo nie będzie dziaba-dziaba. I co? Jak nie będzie dziaba-dziaba, to co będziecie robić? Gadać? Przecież na tym nie polega robienie bobasów. Słuchajcie, róbcie dziaba-dziaba, bo do tego was zatrudniłem, nie? Dobra, zamykamy i teraz patrzymy, czy coś się wydarzy. Ej, gdzie jest drugi? Ej, no nie! No gościu, weź stąd wyjdź, no! Co jest grane? Ty się dobrze czujesz? On ma robić bobo, a on nie robi bobo. On... O, dobrze, przyszedł robić bobo. Rzućmy mu jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę wam tam rzucę. Tak, oni robią bobo, widziałem serduszka, patrz, są serduszka. Idziemy sprawdzić, czy będzie małe bobo. Bobo. Proszę, bobo. Będzie, bobodziarka wreszcie działa. Znowu została naprawiona. I czekaj, jest? Jest, wyskoczył. Udało się. To jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Słuchajcie, musimy go koniecznie nazwać. To jest piękny, piękny dzień na Wojanowicach powstał dzisiaj. Drodzy widzowie, nie zapomnijcie nigdy tego dnia. Ten dzień na zawsze powinien zostać w naszej pamięci. Z racji tego, że powstał bobo. Małe bobo powstało. Ej, a czekaj, gdzie mamy znaczniki? Na pewno mieliśmy gdzieś znaczniki, ale ja już się pogubiłem. Czekaj, tutaj? Nie. Słuchajcie, what?
Czy, gdzie są znaczniki? Dobra, biorę szmaragdy. I pamiętam, że miałem jakichś villagerów, którzy dawali mi znaczniki, co nie? Byli oni tutaj gdzieś. Mam nadzieję, że ci villagerowie w ogóle tutaj są. Dawno do was nie zaglądałem. O, siema! Siema! Grabież, świetnie. O, moc 5. Wow, ej, mogę sobie łuk. A w sumie mam łuk, ale on nie ma nieskończoności. Ej, zapomniałem, przecież ja mogę zrobić przekozacki łuk z tych rzeczy, które mają tutaj villagerowie. Trzeba będzie taki łuk zrobić na jakimś odcinku. Co wy na to? Dobra, czekaj. Czy oni nam tutaj w ogóle dadzą, sprzedadzą to, czy nie? Wiem, że na pewno ten cwaniak Mondrala jakiś tutaj był zrobiony na maksa, co nie? Tylko który? Który cwaniak był zrobiony na maksa? Przyznawać mi się. Potrzebuję od was znacznik, bo chcę nazwać Boba. O! Mamy tutaj! Mamy tutaj winowajcę. Dobra, cyk. I patrz, ja chcę ten znacznik. No i pięknie, mamy, będzie Bobo. A przy okazji zróbmy więcej tych znaczników, bo ja nie chcę tutaj potem tutaj za każdym razem przychodzić, jak będę potrzebował jeden znacznik, więc mordeczko, dzisiaj jest twój dzień, mordeczko. 4 znaczniki od ciebie kupiłem, myślę, że to jest dobry deal. Chociaż nawet nie dał mi zniżki, więc słabiak z niego, ale ja i tak jestem zadowolony. Słuchajcie widzowie, możemy sobie teraz tutaj przyjść i zrobić właśnie jeden znacznik. Czemu ja mam tak mało miejsca? Muszę to wszystko założyć. Dobra, no i cyk, jeden znacznik. Jak go nazwiemy? Nazwiemy go Sombero, 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 Sombero. Ej, co tutaj robi, wariacie? Jest środek nocy, idź spać, bo cię zombiak zje. Dobra, Sombero, Sombero. Ale Sombero śpi. Czemu ja go nazwałem Sombero? O, o, Sombero, Sombero. Nie wiem nawet, co to znaczy Sombero, ale nazwałem go Sombero. Co ty się odwala? Sombero! Sombero! Nasz nowy członek ma nawet Sombero! Sombero, powiedz, jak się czujesz? Sombero, Sombero. Nie wiem, co mnie tak bawi, ale... Ja nie wiem, skąd ja w ogóle wpadłem na takie imię. Jakie wykwintne imię ma Sombero. Sombero, wszyscy piszą teraz na dole w komentarzach: pozdro Sombero. Drodzy widzowie, zapraszam was do sklepu na wojenszyb.pl, ponieważ tam między innymi Sombero zaopatruje się w prestiżowe koszuleczki. Jak widzicie, te koszulki nie są byle jakimi koszulkami, są koszulkami premium i Sombero tam kupuje, więc wy możecie również. Idźcie za śladem Sombera. Zapraszam do sklepu wojenszyb.pl, pieczenie ja w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwa!